Yeah. And I just hit the bucks. O matko, nie założyła kolczyku. Świetnie wygląda. Słuchajcie, moi drodzy, wypadł nam taki dzisiaj odcinek, taki można powiedzieć troszkę z dupeczki, dlatego że w ostatniej chwili Nikola nas zaprosił na imprezę do Łodzi, na którą postanowiliśmy z Misią się wybrać, a że chcemy wam też pokazywać takie po prostu dni z naszego życia, więc dlatego dzisiaj montujemy ten odcinek. Prawda, kochanie? Tak, a tak w ogóle ja chciałabym się bardzo serdecznie z wami przywitać, bo o tym zapomnieliśmy. Dobra, leć już po kawę i się tu nie pręż. No leć. Leć, bo szkoda czasu. To jest wariatka. Ale kocham ją, wiesz, bardzo. Już tyle lat. I zauważyłem, że rośniemy. Dzięki za subiki, dzięki, że oglądacie. Jest nam bardzo miło, między innymi dla was to robimy. No i wiecie, jak to jest. No jak coś tam tworzysz i tak dalej, jak ktoś cię tam poniekąd delikatnie docenia, no to wtedy masz większe chęci do działania, więcej mocy, więcej werwy. Jest przyjemność stworzenia czegokolwiek, tak? Jeżeli ludzie cię w tym wspierają, popierają, wtedy chce się robić, jest naprawdę elegancko. Jeszcze raz dzięki za subiki, za wyświetlenia, za to wszystko. Cieszę się, że po prostu rośniemy na tym kanale. Dziękuję. Powiem ci dobrze, że nie założyłaś tej białej kiecki. Dlaczego? No bo tak wyglądasz dobrze, wyglądasz jak Pamela Anderson. Zresztą widzowie nasi piszą, że jesteś taką polską wersją Pameli Anderson. Ja tak samych włosów i nie mam burzy loków, aczkolwiek bardzo mi się podoba jej styl i chciałabym mieć taką fryzurę. A ja powiem skarbie, że to ona jest podobna do ciebie. Tak naprawdę. W ogóle wukusze mademoiselle, dzień dobry, dobry, serce tu na belkę. Nawet jak nie zrozumiałeś, to jest dobrze. Dobra, lecimy. Co powiesz, Dominik, na ten temat? A na który temat? A nóg. Kurwa, co ty robisz? Nie chcę, żeby mi nogi... W tej chwili! Nogi nie chcę, żeby mi spuchły. Bo weź to! Samochód! Ja wolę, żeby ci nogi... Ale jedziesz moim samochodem! Bo słuchaj, nie kalecz tej skóry, weź te nogi. Ja wolę, żeby te nogi spuchły, niż ta skóra ma być porysowana. W tej chwili! Zielony się zrobił. Ale w tej chwili, bo cię... W tej chwili... Błagam, ej, posłuchaj. Naprawdę się zdenerwuję. A widzą, pokazujemy reality show. Proszę zdjąć nogi w tej chwili. Ja nie mogę, dlatego że zatrzymuje mi się woda w organizmie i mi spuchną stopy i muszę trochę je do góry podnieść, żeby się, no, odtaiły. To na rękach stań i szyberdak ci otworzę, żeby ci kulosy wystawały ponad dach. Weź jakąś szmatkę tam podłóż chociaż, człowieku. Zdejmij koszulę. No ale człowieku, weź te nogi zdejmij, no. Ale ja powiem ci, widzę, że dziewczyny nagminnie robią taki numer, jak ty robisz w tym samochodzie. Ale coś ci powiem. Nagminnie. Jadę gdzieś, stoję w korku, patrzę, jedzie gościu jakimś tam golfem, piątką, czy tam obojętnie czym. Dziewczyna z boku oczywiście leży i te nogi na desce. No to wystaw przez szybę te nogi. Coś ci powiem. No poważnie, no przez szybę. Ja, tak jak ja dbam o samochód, jak ja sprzątam, jak ja myję, to nawet ty tak nie potrafisz. No to jest prawda i dlatego jestem w stanie ci to wybaczyć, bo ja wiem, że ty po prostu o to dbasz i sprzątasz. No to se posprzątaj jutro, no. To sobie posprzątaj. Nie dla mnie, tylko ale pamiętaj, nikt żebyś tu... Ale nie musi mówić, że ja mam coś posprzątać, bo tak jak ja sprzątam i tyle, ile ja sprzątam, tak chyba nikt nie sprząta. Nie polecam takiej jazdy, bo to jest bardzo niebezpieczne. Ja tak oczywiście tam nie jeżdżę, ale na przykład jak dzisiaj mam taki dzień, że jest bardzo gorąco na dworzu i naprawdę mi się zatrzymuje woda w organizmie. Widzieliśmy Nikolę, jest w stanie mocno wskazujący na spożycie. Ja wykąpał się w wódce dzisiaj chyba. Ale tu jakieś imprezy i wielkie urodziny, ja nie widzę. Krótki przerywnik w odcinku, widzowie, pamiętajcie, że z kodem IGA, tutaj macie paseczek, macie mały rabacik na stronie KFD. Możecie tam również kupić artykuły spożywcze takie jak keczupy, sosy, orzechy, budynie i różne tym podobne rzeczy. Także polecamy, zapraszamy, kupujcie, roślinicie duzi i zdrowi. Jeszcze takie małe info ode mnie, polecam obejrzeć odcinek do samego końca, bo zdarzyła nam się pewna niezbyt miła sytuacja, jak wracaliśmy do domu. Po prostu warto zobaczyć i warto uważać na drogach. Wracamy do odcinka. Siema. Siema. Tu siadamy? Welcome to kebab. No? Dobra, welcome to the jungle. Gdzie ma furą stanąć? Tu. Dobra. Tu. Co tam, Nikola? Stan wskazujący. Byłem dzisiaj ten tych... fizjoterapeuta. Ty, no i gdzie te goście? Gdzie ta impreza cała jest? Co to jest? Tam, gdzie, tam diabeł mówi dobranoc, tak? Cześć. Powiem ci, że ona ma takie ładne oczy, że... Zielone. Że jas, żeż... Chyba ja teraz będę musiał Piotrkowską przejąć, kurde. Tak, kebabama, kurwa, kebaba, szantaża, kurczaka, ryżu, marchewki.
Tak, trochę mocniej. No, jedzie? Jedzie. Ja sobie kulosami dodaję gazu. Ja muszę normalnie sobie dodawać gazu kulosem. Moja nie działa. Nic. Zostałem oszukany. To pierwsza. Ej, to szybko jedzie. Boję się. No to już jest taka opcja. Nie boję się, że do mnie wjedzie. No dobra, jedź, wjadę w domu na ciebie. Wjadę w domu na ciebie. Ja też. W ogóle boksa. Ja też go znam. Dlatego za nim jadę. Ma! A mi się to jest laseczka. Mi się to jest laseczka, nie? No dawaj, wsiadaj. Już mi nie jedzie. Ja to chyba jutro przyjadę tutaj i sobie pojeżdżę cały dzień, wiesz? Wypożyczę ją i pojadę sobie stąd prosto na przykład do Brazylii. Ty, a dlaczego nie jeździmy na hulajnogach? Co? My nie jeździmy na hulajnogach. No właśnie, fajnie. Musimy sobie kupić hulajnogi. Dobra muza, kurwa, mnie wyrwało z bamboszy. The Flame of Love, ten kawałek. Ten kawałek, co leciał w taksówce, to jest The Flame of Love. Ja się na muzyce znam. Kasper, chcesz pojeździć? No. No to dawaj, zrób serunkę, wiesz, zarąbiście. A dawaj, może zrobimy tak, że pojedziemy i już nie wracamy. Zostawimy. W razie czego w rzece w jednym worku będziecie płynąć jak coś, nie? To wam mówię od razu, nie? My do wora, a fur do jeziora. Dobra, łogi. Ej, zawracajcie, bo ja nie będę biegł, za gruby jestem. Dobre, nie? Serwis. Serwis? Misia! Chodź do mnie, przyjedź do mnie codziennie, moja misiu. Dobra, kolego, bardzo ci chcieliśmy podziękować. Możesz być na odcinku u nas? Chcesz być? Być, oczywiście. Dobra, jak masz na imię, przepraszam? Antek. Antek. Bardzo ładne imię, Antoni, staropolskie. Bardzo ci dziękuję. Podoba dziękujemy, mi się. Dziękujemy. Staropolskie imiona. Fajnie, że nam pomogłeś, Piona. Słucham? Wiesz co, kaza bałagane w tym momencie akurat. No to ja nie wiem co to jest, to nie myślimy. Tak jak Ola od Zeski. Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj w Łodzi, co się słucha? Czego się słucha dzisiaj w Łodzi? A, kaza bałagane. Dzień dobry, jesteśmy z kanału Abu Siga, czego słuchasz w tym momencie? A akurat kaza bałagane w tym momencie. A co cię to obchodzi? Fajnie powiedz, a co cię to obchodzi? Co myślisz, że ładna jesteś, to masz jakieś, wiesz, tu specjalne... Yo, feel the flow. Nie myśl sobie, że wiesz. Jak ją wleciał kamerą. Nie zobacz, czy nie. Izo? Chiński tłumacz jest potrzebny dzisiaj, wiesz. Wy też jesteście wariatki. Chyba jesteś bardzo zadowolona, nie? Słucham? Nikola, my byliśmy przygotowani na jakąś imprezkę wielką, a nie wiem. Nie, no mamy imprezę. Misia dwie godziny się szykowała, człowieku. Nie liczy się nic. Tortilla, kanapka, pizza. Jafier! Chyba mało, dwa razy! Teraz! Dwa razy, dwa razy! Wojna! Kuczaka! Kuczak cięcie narodowe! Cięcie narodowe! Ja wiem, co jest może dziwne, ale ja powiem wam tak, jak jestem na imprezie gdzieś tutaj na przykład w Łodzi czy tam w Warszawie, to ja później po imprezie lubię iść do klubu Go-Go. Bardzo lubię. Do Go-Go? A teraz właśnie, fajne, widzowie, jak jesteśmy przy temacie, czasami będziemy po prostu robić taki content bez contentu. Po prostu jedziemy gdzieś, dzwonimy do Kacpra, bierzemy ze sobą kamerę, co będzie, to będzie. Czyli to będzie taki content po prostu jak dzisiaj. Freestyla. Raka makafon freestyla. Freestyle to ci dzisiaj zrobię w domu. Kamerzysta jest po imprezie, jest słaby, więc 50? 50? Ja też. 4 kole 0, czyli 2 razy 50 i 4 kole 0. A ty? Ja 50. Ja mam walkę z pa. W ogóle nie wiem, czy wiecie, że Nikola się przygotowuje do walki. No, czy bym serce mógł złamać ITP? Że nie liczy się nic. Ja czekam na ciebie. Pozdrawiamy trenera Pandla. Zdrowie trenera Pandla. Coraz lepsza forma jest. Wydarzyło się tyle, że... Zdrówko szefowo. Szefowa, proszę. No można powiedzieć, że ona jest szefowa. Szefowa wszystkiego. Nikolka, a ty, mój przyjacielu? Zajebiście przyjechaliście, właśnie. Bandel będzie z siebie dumny. O ma 11.10 trening. To jest jeszcze z pomysłu wyjazd, zawsze się damy i się nie zestramy. No ma tyle co moja. To pamiętam. Ile wy na tych urodzinach wypiliście tej wódki? Bandę? Jeszcze dużo. Znaczy dopóki wujek bandę nie piliśmy dużo, ale
wyrwane było, to byś nie było. Zrozumiałeś wszystko? Powiedzmy. O, nie liczy się nic. Dominik! No. Tak jest. Dobra, to co? No my lecimy. Słuchajcie, no dziękujemy ci, Nikola, jeszcze raz za zaproszenie, mimo że krótko i tak wiesz, na szybko to fajnie się bawiliśmy, cieszymy się, że przyjechaliśmy. Jo! Dobrze, szefowo, na drugą nóżkę, żeby się nie wybrali. Nie chwalę się, ale 5 razy muszę poskupić. Zapasa. Sama przyjemność, Kasper. Ale to wiesz, nie chcę ma. Wzajemnie. Wiedzę, masz kupę. Słuchajcie, moi drodzy, wracamy z Łodzi. Kręciliśmy odcinek, wydawało mi się, że na poboczu, tutaj z prawej strony, zawróciliśmy na stacji specjalnie. Leży człowiek i to będzie albo mi się przewidziało, albo nie przewidziało mi się, zobaczcie. Czekaj. Zobaczcie. Dobra, zobaczymy, czy on jest pijany, czy coś się stało, nie? Na karetkę to będzie trzeba czy tak zadzwonić. Nogi ma na trawie, a tułów ma tutaj na tym, na poboczu, na tym pasie, nie? Chwilę zobaczymy, co jest, czy on jest potrącony przez samochód, czy po prostu jest pijany. Stań. Nie, pijany jest, bo butelka mu wystaje. Młody chłopak, awaryjny włączymy. Oddycha. Tylko pijany. Kolego, na asfalcie leżysz. Słyszysz? Kolego, śpisz na asfalcie. Słyszysz? Nie, no coś trzeba z nim zrobić. Bo... Nie, no trzeba zadzwonić i tak po karetkę, nie? I coś trzeba z nim zrobić, bo generalnie ten... Generalnie, no co, może go coś rozjechać, nie? Dobrze, że go zauważyłem w ogóle, nie? Ja pierdzielę. Dobra, czekaj. Powiedz mi, wstaniesz? Trzymaj się. Słuchaj, jechałby ktoś, no nie? Ja nawet jechałby ktoś, by mu najechał na głowę, nie? Bo często ludzie jadą sobie tam wolno i jadą tym prawym pasem po poboczu, nie? Przejechałby po nim i cześć, nie? A ja tego chłopaka znam, bo on był mechanikiem samochodowym, no nie? Ale młody chłopak. No młody, 28 lat. Młody, on ma żonę, dzieci, no to gdzie? No gdzie na tam? Tu nie śpi? Nie, wszedł. Poszedł do domu. Żeby cały w tym rowie leżał. A tam nogi leżały w rowie, a tu leżał na asfalcie. Nie, to było, nie? Bardzo niebezpieczne, naprawdę. Ja coś mi tak nie grało, mówię, albo mi się przewidziało, albo mówię, człowiek tam leżał. A ja do Kacpra, ja patrzyłam w ten, w panoramę i mówię, ale dużo gwiazd, Kacper, patrzysz? A zawsze też się rozglądam tak naprawdę. A ja go od razu mówię, leży, mówię, chłop. I stawiałem na to, że to leży zawodnik jakiś potrącony przez samochód, już. No ja zakładałem, że jest kwas, nie? No ale na szczęście, no, chłop żyje, nie? Dobra, tam już nieważne, nie będziemy tematu wałkować do nocy. Najważniejsze, że chłop jest z domu, cały i zdrowy i tyle, nie?